Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Temat tego odcinka nie mógł być inny. Talibowie przejęli kontrolę nad całym Afganistanem, a planowane wycofanie się Amerykanów przypomina raczej ucieczkę w opłochu. Szczególnie przy takich tematach chciałbym zapewnić Was, że te materiały nie są zbiorem moich przemyśleń, a próbą przedstawienia analiz eksperckich polskich i zagranicznych w przystępnej formie w jednym miejscu. Pamiętajcie, że linki do źródeł znajdziecie w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam. Stany Zjednoczone Ameryki to dziś zdecydowanie najpotężniejsze państwo na Ziemi, a jednak wygranie wojny w Afganistanie od wielu już lat było absolutnie niemożliwe. By odnieść zwycięstwo w konflikcie zbrojnym, niezbędne jest ustalenie, czym to zwycięstwo ma być jaki jest cel obecności wojskowej w danym miejscu. Tego celu, jasnych okoliczności, które sprawiłyby, że Stany Zjednoczone, idąc śladem Cezara, mogłyby powiedzieć, Beni, Vidi, vici", od lat nie udawało się ustalić. Stany Zjednoczone zdecydowały się na zbrojną interwencję w Afganistanie w wyniku zamachów terrorystycznych z 11 września. To wśród talibów ukrywał się architekt ataku na USA, Osama Bin Laden. Rozbicie Al-Kaidy i schwytanie wroga publicznego numer jeden to początkowe cele amerykańskiego ataku. Pozbawienie władzy talibów było w tym planie jedynie środkiem do ich osiągnięcia. Bin Laden pozostawał jednak nieuchwytny jeszcze przez 10 lat. Al-Qaida straciła na znaczeniu, ale w jej miejsce wyrosły nawet większe i groźniejsze organizacje terrorystyczne. A Afganistan? Amerykanie pod swoim patronatem rozpoczęli budowę zupełnie nowego państwa. Dla nadania odpowiedniego kontekstu niezbędne jest zauważenie, z jakim okresem historycznym mieliśmy wówczas do czynienia. Początek lat 2000. Słabiutka Rosja, biednej i jeszcze Chiny, Unia Europejska ograniczająca się zaledwie do połowy kontynentu. Generalnie szefem świata były Stany Zjednoczone, Ameryki. Amerykanie nie musieli balansować w systemie międzynarodowym, szukać w nim równowagi, gdyż byli absolutnie dominującą siłą. Wówczas jeszcze mogło się wydawać, że. Już wkrótce jedynym optymalnym modelem ustrojowym, modelem organizacji życia społecznego będzie ten, który firmują Stany Zjednoczone Ameryki, gdyż nie ma on konkurencji. I choć Amerykanie tego tak nie nazywają, starają się unikać tego typu, tego typu sformułowań, to Afganistan był przecież miejscem próby siłowej implementacji modelu rozwoju i modelu organizacji państwa charakterystycznego dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Być może dlatego, że promowany przez Stany Zjednoczone model opierający się o liberalną demokrację i liberalizm gospodarczy, w oczach wielu, szczególnie na Zachodzie, jest uważany za zwyczajnie dobry i atrakcyjny, łatwo stracić z oczu to, że USA to imperium, które właśnie dla tych haseł szerzenia demokracji nie wahało się toczyć krwawych wojen. Chciałbym Wam w tym miejscu gorąco polecić wykład, jaki na Uniwersytecie Yale wygłosił profesor John Mersheimer. Jedną z podstawowych tez, jakie pojawiają się w jego treści, jest to, że uznanie wartości związanych z wolnością jednostki i liberalną demokracją za uniwersalne stało się dla Stanów Zjednoczonych najłatwiejszym usprawiedliwieniem toczonych wojen. Link w opisie. Moralnie, szczególnie na Zachodzie, trudno było przecież podważyć sens demokratyzacji świata. To też stało się celem amerykańskiej obecności w Afganistanie. Oczywiście kwestie związane z terroryzmem, z obecnością w regionie, możliwością oddziaływania na region, to wszystko nie przestawało mieć znaczenia, no ale nie chodziło już z biegiem lat przecież o rewanż za zamachy z 11 września. Zaszczepienie odpowiednich norm, wartości i zasad charakterystycznych dla świata zachodu, było również celem obecności amerykańskiej w Afganistanie. Po obaleniu władzy talibów w Afganistanie w 2001 roku w życiu społecznym nastąpiły zmiany. Liberalizacja szła bardzo ciężko. Przywiązanie do tradycji, często dla ludzi zachodu zupełnie niezrozumiałych tradycji, było bardzo silne. Dość powiedzieć, że w czasach rządów talibów kobiety zupełnie nie uczestniczyły w życiu społecznym. Nie miały prawa mieć kontaktu z mężczyznami spoza rodziny, nie mogły wejść bez opiekuna. Nie mówiąc oczywiście o pracy, jakiejkolwiek niezależności. W ciągu ostatnich 20 lat, szczególnie w miastach, kobiety kształciły się i mogły pracować. Teraz istnieje uzasadniona obawa, że radykalny tradycjonalizm powróci. 20 lat to przecież całe pokolenie. Całe pokolenie, które kształciło się, żyło, pracowało, szczególnie w miastach, w świecie zupełnie innym od tego, jaki chcieli skonstruować talibowie w Afganistanie. Ludzie przez te 20 lat mogli uwierzyć w zachodnie wartości, tak promowane przecież przez Stany Zjednoczone, i mogli uwierzyć w to, że Przede wszystkim Stany Zjednoczone Ameryki będą stać na straży tychże wartości, tychże zasad. Dlatego ze strony Afgańczyków w przestrzeni medialnej no, można dostrzec, dostrzec ogromne rozczarowanie i rozgoryczenie. Pamiętajcie proszę, że tego typu wydarzenia to nie jest, nie jest wyłącznie przesuwanie pionków na mapie. To są ludzkie tragedie. Ludzie boją się o własne życie, często stają się postronnymi ofiarami przemocy. Często wiedzą, że kraj w jakim żyli diametralnie zmieni się z ich punktu widzenia na niekorzyść. Na portalu Politico ukazał się artykuł afgańskiego dziennikarza, który ze względu na swoje bezpieczeństwo wolał pozostać anonimowy. Treść tekstu jest wstrząsająca. Myśleliśmy, że Amerykanie nas nie opuszczą, a tak właśnie się dzieje. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie i nie wierzyliśmy, że tak się może stać. Mam poczucie zdrady, bo przecież poświęciłem swoje życie amerykańskim wartościom. Było wiele obietnic, wiele zapewnień. Dużo mówiono o wartościach, dużo o postępie, o prawach, o prawach kobiet, o wolności, o demokracji. Wszystko to okazało się pustosłowiem. Jak do tego doszło? Dlaczego Amerykanie po 20 latach wojny zdecydowali się opuścić Afganistan? Z biegiem lat jasne stało się to, że określenie jasnych okoliczności, które pozwoliłyby stwierdzić Amerykanom: wygraliśmy, możemy wracać, będzie niemożliwe. Rosące koszty zaangażowania militarnego, liczone w bilionach dolarów straty w ludziach Wszelkie ciężary związane z bezsensowną obecnością zbrojną tak daleko od granic swojego państwa, jak również zmiana kontekstu międzynarodowego, to wszystko sprawiło, że Amerykanie zaczęli ograniczać swoją obecność wojskową w tym miejscu świata, no a prezydent Donald Trump w końcu zdecydował się na całkowite wycofanie się z tego państwa. Pan Witold Trepetowicz w rozmowie z Mateuszem Grzeszczukiem z podcastu Podróż bez paszportu, którą tę audycję gorąco polecam Wam sprawdzić, wskazuje, że wycofanie się Amerykanów z Afganistanu możliwe było dzięki porozumieniu się z talibami w lutym 2020 roku. Elementami porozumienia miało być zapewnienie, że talibowie nie będą wspierać terroryzmu i zerwą związki z Al-Kaidą. Do tej kwestii jeszcze wrócimy. Stany Zjednoczone podjęły decyzję o całkowitym wycofaniu się z Afganistanu, kiedy prezydentem był Donald Trump, ale implementacja, przeprowadzenie kluczowych procesów ewakuacji przypadły już na prezydenturę Joe Bidena. Chaos i tragedia ostatnich dni to największy cios dla prezydenta USA od początku jego urzędowania. W czerwcu prezydent Biden wygłosił przemówienie na temat sytuacji w Afganistanie i odnosił się do przyszłości. Mówił wówczas, że przejęcie władzy przez talibów nie nastąpi, że afgańska armia liczy 300 tysięcy osób i jest świetnie uzbrojona, a talibowie to zaledwie 75 tysięcy bojowników. Zaprzeczał, że amerykański wywiad zapowiada upadek afgańskiego rządu. Mówił, że zapewnił prezydenta Afganistanu, że Amerykanie nie znikną od tak, nie zapewniając pomocy w utrzymaniu władzy. Wszystkie te słowa okazały się błędne: Amerykanie nie zdążyli się jeszcze wycofać, a władze w państwie już przejęli talibowie. O ile to, że talibowie przejmą władzę w Afganistanie po wycofaniu się Amerykanów było do przewidzenia i bardzo wiele analiz wprost przed tym ostrzegało, o tyle nikt nie spodziewał się tak szybkich postępów. Tempo ofensywy talibów zszokowało absolutnie wszystkich, łącznie z Amerykanami, którzy zupełnie nie byli przygotowani na taki obrót wydarzeń. Joe Biden w czerwcu mówił o tym, że nie ma najmniejszych szans, że powtórzą się obrazki z Wietnamu, że ludzie będą ewakuowani helikopterami z dachu amerykańskiej ambasady. Kilka tygodni później oglądał właśnie takie obrazki. Co się stało? Po pierwsze, zawiodły afgańskie władze, elity, które nie były w stanie przeciwstawić się ofensywie talibów. Struktury państwa tworzone pod patronatem Stanów Zjednoczonych zwaliły się jak domek z kart, a przywódcy opuścili kraj, jak tylko zaczęło robić się naprawdę gorąco. Afgańska armia, ta licząca 300 tysięcy wyśmienicie zaopatrzonych żołnierzy, jak twierdził prezydent USA, właściwie nie podjęła walki. Wiele z kluczowych miast talibowie przejmowali bez jednego wystrzału. Afgańska armia właściwie zniknęła z pola widzenia. Talibowie, co bardzo ważne dla takiej formy ofensywy, cieszą się w państwie niemałą popularnością. Cywile bardzo często otwarcie im sprzyjali. Co więcej, ich działania przypominały efekt kuli śniegowej. Każdy sukces, każde zdobyte miasto czy prowincja sprawiały, że talibowie rośli w siłę. Mieli do dyspozycji więcej broni, którą często na miejscu zostawili Amerykanie. Ale chyba przede wszystkim rosło w nich przekonanie o własnej sile i słabości sił rządowych. W tej ofensywie talibowie karabinów nie używali tak często, jak pieniędzy, korumpując polityków i urzędników, wmawiając społeczeństwu, że po wycofaniu się Amerykanów obecny rząd nie ma szans przetrwać, lepiej więc szybko dołączyć do zwycięzców. Niezgoda wśród afgańskich elit, słabość ich przywództwa, niezdolna do działania armia i zdecydowanie talibów, którzy z każdym dniem byli silniejsi, sprawiło, że to, co miało trwać długie miesiące, trwało raptem kilka tygodni. To właśnie tempo przejmowania władzy przez talibów sprawiło, że byliśmy świadkami tak radykalnych obrazów jak te z lotniska w Kabulu, nieprzygotowanej i chaotycznej ewakuacji. Ludzie uczepieni ku samolotu, ludzie spadający z samolotu, który zdołał już wystartować, to są obrazy, które będą wielkim problemem dla amerykańskiego imperium, które przecież tak często upomina się o prawa człowieka. Ale nie umniejszając w niczym tragedii tego, co stało się na lotnisku w Kabulu, pozwólcie, że przejdziemy dalej, gdyż nie chcę zajmować się tutaj tymi aspektami, tej sprawy, które bardzo mocno eksponowane są już w mediach. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który ponownie odniósł się do wydarzeń w Afganistanie, za sytuację winił przede wszystkim Afgańczyków, którzy nie przeciwstawili się ofensywie. Mówił o tym, że nadal uważa, że wycofanie wojsk amerykańskich było jedyną słuszną decyzją. Tyle, że teraz główne pytanie nie brzmi, czy się wycofać, ale dlaczego w taki sposób. No dobrze, więc jakie mogą być najważniejsze konsekwencje działań, które obserwujemy? Jedno z absolutnie najważniejszych pytań na przyszłość brzmi, czy społeczność międzynarodowa, w tym Stany Zjednoczone, będą uznawać rząd talibów. Nie ma raczej wątpliwości, że uznają go Chiny i Rosja, ale co z Zachodem? W tym miejscu trzeba zauważyć, że talibowie robią wszystko, by propagandowo pokazać, że nie są wrogo nastawieni. Nikt nie utrudnia ewakuacji z Kabulu, nikt nie atakuje sił amerykańskich. Talibowie starają się pokazać, że nie łamią porozumienia z 2020 roku. Deklarują, że nie będą współpracować z terrorystami, że kobiety będą mogły pracować, ogłaszają amnesję dla wszystkich, którzy współpracowali z okupantem, organizują konferencje prasowe, a nawet wywiady, w których odpowiadają na pytania zadawane o zgrozo przez kobiety. Wygląda to jak drobiazg, ale w czasie poprzednich rządów talibów byłoby to coś zupełnie nie do pomyślenia. Tak samo jak to, że talibowie, sunnici, uczestniczyli w obrzędach religijnych wspólnie z szeitami. Tutaj rzecz jasna pojawia się pytanie, czy jest to zaledwie fasada, propaganda, która runie jak tylko zakończy się natowska ewakuacja, a społeczność międzynarodowa uzna rząd talibów? Czy też może tradycjonaliści uznali, że muszą się zmienić, by przetrwać? W każdym razie teraz talibowie stają na rzęsach, by przekonać świat, że chcą stworzyć państwo zasługujące na uznanie społeczności międzynarodowej. Czy Stany Zjednoczone, chcąc mieć jakikolwiek wpływ na realia regionu, mogą sobie pozwolić na nieuznanie władzy talibów? Kolejną możliwą konsekwencją wydarzeń z Afganistanu będzie fala migracji. Najgłośniej ostrzegają przed nią oczywiście Europejczycy, którzy też są na nią najbardziej narażeni. O ile poprzednie wielkie fale migracji, jak ta z Syrii, docierały do Europy przez południe, o tyle w wypadku Afganistanu istnieje scenariusz, w którym ludzie migrują przez Rosję i do Europy starają się dostać od wschodu. Dodatkowo wydarzenia z granicy polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej udowadniają, że bliskość geograficzna nie jest czynnikiem, który musi determinować kierunek, w którego ludzie starają się dostać do Europy. Gorąco zachęcam Was do obejrzenia materiału właśnie na ten temat, jaki ukazał się na kanale. Fakt, że Europa i szerzej cały Zachód nie ma przygotowanej polityki w tym zakresie jest wielkim niedopatrzeniem, ujmując rzecz eufemistycznie. Przewidzenie takiego scenariusza nie było specjalnie trudne. A Stany Zjednoczone? Afganistan to przykład klęski projektu eksportowania demokracji, a chaos związany z ewakuacją podważa wiarygodność Ameryki na arenie międzynarodowej. Jak to się objawia? Na przykład w ukraińskiej prasie można przeczytać teksty, których sens brzmi mniej więcej tak. Widzieliście, jak szybko Amerykanie odpuścili wspieranie afgańskiego rządu, spakowali się i odlecieli? Uważajmy, bo może nas spotkać w to samo, jeśli będzie wymagał tego amerykański interes narodowy. Obrazy z lotniska w Kabulu, niezdolność do poprawnej oceny sytuacji i kompletnie chybione przewidywania prezydenta Stanów Zjednoczonych to zdecydowanie podkopuje wiarygodność Ameryki. Jednak wszelkie dramatyczne tezy, że to początek końca Ameryki, że ta jest słaba, a Afganistan to na to dowód, są bardzo przestrzelone. Amerykanie uznali, że ich dalsza obecność w regionie przynosi im więcej szkód i kosztów niż pożytku. Dzisiejszy świat nie jest tym z początku lat 2000. Znacznie silniejsza jest Rosja, Chiny potężne, a i Europa nieśmiało mówi o strategicznej niezależności. Działanie Ameryki to dostosowanie się do realiów międzynarodowych. Przegląd sił i skupienie się na tym, co najważniejsze z punktu widzenia Waszyngtonu, to wymusza redukcję zaangażowania na świecie, szczególnie w takich miejscach jak Afganistan. Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie, ale przecież z zimnej wojny wyszli zwycięsko. Tak więc, o ile Afganistan jest przykładem porażki liberalno-demokratycznej krucjaty, katastrofą widerunkową i uderzeniem w amerykańską wiarygodność, pogłoski o śmierci amerykańskiego imperium są bardzo przesadzone. A co zmiana władzy oznacza dla Afgańczyków? Z pewnością islam będzie odgrywał większą rolę w życiu społecznym, ale pytania o podstawowe prawa kobiet czy bezpieczeństwo ludzi współpracujących z wojskami NATO pozostają dziś bez odpowiedzi. Czy talibom można ufać? Z pewnością nie, ale brak rozlewu krwi może być ceną za uznanie międzynarodowe którą talibowie uznają za rozsądną. Nie sposób w takim materiale odnieść się do wszystkich wątków związanych z Afganistanem, dlatego ten temat z pewnością będzie powracał. Najbliższe tygodnie przyniosą nam odpowiedź na pytanie, czy zapowiedzi talibów dotyczące tego, w jaki sposób chcą przejmować władzę i jakie państwo chcą skonstruować, okażą się zgodne z prawdą. Mam nadzieję, że ten film przyniósł Wam choć kilka nowych informacji i choć kilka innych punktów widzenia. Pamiętajcie, że źródła do wszystkich informacji zawartych w tym materiale znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają rozwój tego kanału za pośrednictwem portalu Patronite. Dziękuję i do zobaczenia.